wszystkich w ten piękny, letni jeszcze słoneczny dzień na drugiej edycji Dni Teatru Publicznego. Czy ty w takim razie chcesz dojść do domu twojej babci? Eugenii? Tak, no dokładnie, do Eugenii. No dobrze, szybko spowędzisz, proszę, szybko. Eugenii. No to tak, musisz teraz skręcić w lewo. W lewo. Tak. Następnie koło dębu skręcić w prawo. W prawo. Tak. A później musisz już iść taką leśną drogą. A na końcu tej drogi rosną trzy połamane brzozy, a w środku jednej z nich jest moja dziupla. O, a obok tej dziupli jest dom twojej babci Eugenii. Dobrze. Czyli najpierw w lewo, potem przejść w prawo i potem leśną dróżką i tam jest domek babci... Wiewiórko! Wiewiórko, szybko! Co? Oddychaj! Powoli! Czy ja wyglądam na kogoś, kto dzisiaj będzie występować? No na pewno. Ja wyglądam na kogoś, kto występuje. No to ciekawe, kim ja jestem, no. Stop. Co ty powiedziałaś? Stop! Wiktoria! Ja mam Gąbczaka numer jeden, ty numer dwa. Czujesz go? Świetnie, patrz uważnie. Ja wyjmuję jedyneczkę, wrzucam do ciebie. U mnie Gąbczak już zniknął. A u Wiktorii niespodzianka, otwórz dłonie! Są już dwa i tańczy i duże, duże brawa, moi drodzy! W Terespolu można powiedzieć, że było święto teatru. Trzy dni, dni teatrów ulicznych. Oczywiście, mieliśmy w dniach 23-25 sierpnia, czyli piątek, sobota, niedziela, drugą edycję Dni Teatru Ulicznego. Czekaliśmy na nią 7 lat, w końcu udało nam się po wielu staraniach uzyskać dofinansowanie do tego przedsięwzięcia z Narodowego Centrum Kultury, z programu Kultura Interwencji, edycja 2024. Tak, to było święto, ponieważ przez trzy dni wystąpiło 9 grup teatralnych, blisko 40 wykonawców. Publiczność, co było dla nas bardzo miłe, potraktowała to jako święto, więc licznie przybywała na te nasze występy. Podzieliliśmy to w ten sposób, że każdego dnia występowały 3 grupy teatralne. Każdy dzień miał jakby taką myśl przewodnią swoją. Pierwszy dzień poświęciliśmy pod względem programowym dzieciom i młodzieży. Był taki bardziej rozrywkowy, więc była klaunada w wykonaniu klauna z Warszawy, był teatr Koda z Piaseczna i na koniec pokaz ognia. Drugi dzień stał pod znakiem zaprezentowania różnorodności teatralnej. Jako pierwszy wystąpił zespół taneczny, taneczno-wokalny dzieci z przedszkola w Terespolu, które i śpiewały, i tańczyły, i miały akrobację. Następnie teatr z Wrocławia, teatr na walizkach, gdzie mimowie się prezentowali w zabawnych gagach, a na koniec teatr z Krakowa w spektaklu pod tytułem Serce Don Juana, teatr scena kalejdoskop. Niedziela z kolei, myślą przewodnią niedzieli, to była jakby też kontynuacja trochę soboty, ale też jakby cofnięcie w przeszłość, czyli przewodnią myślą była historia. Dlaczego? Ponieważ jako pierwszy zaprezentowaliśmy naszej publiczności teatr Banina z Warszawy, który na podstawie opracowanych przez siebie autentycznych historii z pogranicza Lubelszczyzny zaprezentował nam właśnie spektakl teatralny mówiący o tragicznych losach, jakie spotykały mieszkańców tych ziem w XX wieku. To dotyczyło II wojny światowej, sytuacji sprzed II wojny światowej, z 1920 roku. Bardzo, bardzo interesujący, wzruszający spektakl, mądry. Zresztą jak wszystkie, tylko wzruszały na swój sposób. W kolejnym spektaklu zaprezentowaliśmy naszej publiczności historię z czasów epoki Gierkowskiej. W formie zabawnej, lekko podanej, absurdy epoki lat 70., końca 60., początku 70., z elementami tragifarsy. Tak naprawdę. Więc teatr z bardzo dużą ilością scenografii, gadżetów, świetnie przyjęty przez publiczność. I na koniec bardzo ładne, klimatyczne, wspaniałe widowisko w wykonaniu Teatru Ognia Antidotum pod tytułem Noc Świętojańska.
miasteczku liczącym niewiele ponad 5 tysięcy mieszkańców mieliśmy przez te 3 dni około 1000 osób publiczności, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się, że mieszkańcom się podobało, że trafiliśmy z programem, że mogliśmy naszym mieszkańcom właśnie zaprezentować to, jak teatr jest bogaty w środki wyrazu, jak różnorodny, jak ciekawy i jak wartościowy ze swoim przesłaniem. Liczymy na to, że trzecia edycja, o którą będziemy oczywiście zabiegać, odbędzie się znacznie szybciej, nie za 7 lat. Bardzo na to liczymy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, bo frekwencja właśnie pokazała, że mieszkańcy chcą takiej formy rozrywki. Ależ oczywiście. Liczymy, że może już się uda i w przyszłym roku, ale na pewno szybciej postaramy się naszym mieszkańcom zaprezentować trzecią edycję niż po 7 latach. Ale jeszcze chcę dodać, że to nie koniec realizacji tego projektu, ponieważ w październiku, w jeden z październikowych weekendów, bodajże 19 i 20 października, mamy już zaplanowaną kolejną odsłonę tego projektu, a będą to dwa wieczory poświęcone monodramom, ewentualnie małym formom teatralnym. Już teraz zapraszamy wszystkich miłośników do restauracji Galeria Smaków, gdzie w salce odbędą się te przedstawienia. Nie zdradzam jeszcze, co to będzie, ale na pewno będzie bardzo dobre i serdecznie wszystkich zapraszam. Październik, 19-20. Ode mnie z daleka diabło mają za skórą. Nie większego niż pani. Spokój! Widać, żadna z was nie ma pojęcia, czym jest diabeł. Ja mam! Dniem 18 listopada. To nas zabijali. Bili, palili, zabijali. Uciekliśmy. Uciekliśmy do stodoły. Słuchamy strzelaniny. Pali się tarnoszyn. My wtedy weszli do stodoły. Wzięliśmy pierzyny i w taką jęczmienną plewę zaczęli się chować. Ja miałam 10 lat, a mój brat 8, a drugi 2 latka. Płakałem, było mi zimno. To było w marcu. Nosiłam go na rękach, tuliłam, głaskałam, własnym ciałem próbowałam ogrzać. Dookoła stodoły wędrowcy chodzą, gwizdzą. Udało się! Proszę Państwa, mamy to! Nasza najnowsza produkcja! Polskie małe kwiaty! Brawo! Nasze kwiatuszki maluszki już niebawem wyjadą! Przestrzeń! Ale zanim to nastąpi, mamy dla Was niespodziankę! Moje drogie panie, podążamy do Was! Podążamy! Bowiem już dzisiaj palone na małe kwiaty komu wejdę do domu. Ktoś się skusi. Pan się tak uśmiecha. Ja widzę, że pani ma ochotę. W tym wieku na emeryturze wiele można zbierać. Mamy takie tatuszko. Chwileczkę najpierw dorośli. To są pierwsze modele.